W działaniach brały udział dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Elblągu przy ulicy Browarnej oraz grupa ratownicza z Tramwaje Elbląskich. Założenie do ćwiczeń było następujące. Było zderzenie dwóch tramwajów, w wyniku zderzenia oba się wykoleiły. W jednym powstał pożar, w którym powstał tramwaj. Znajdowała się także osoba poszkodowana, czyli motorniczy. Zadanie polegało na ugaszeniu pożaru, dokonaniu ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy zagrożenia i następnie przystąpiono do wkolejania dwóch tramwajów, jednego za pomocą dźwigu, drugiego za pomocą listwy ratowniczej. W działania obserwowali także słuchacze kursu podoficerskiego z ośrodka szkolenia Zgódkowa z Olsztyna. Staramy się, żeby ćwiczenia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu na różnych obiektach i w różnych instytucjach. Tego typu ćwiczenia na tramwajach elbląskich są już po raz chyba trzeci lub czwarty, także po prostu staramy się współdziałać z innymi służbami, które także mają podobny sprzęt ratowniczy jak my i w tym przypadku akurat tu jest sprzęt hydrauliczny wykorzystywany do wkolejania tramwaju.